Reset Obywatelski. Dzień dobry albo dobry wieczór, jak to woli, bo teraz jasno, a już jest tak dosyć późno. Jest wtorek, 11 maja 2021 roku, minęła godzina 19. Ja nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam Państwa na cotygodniowy program Na Wspak w ramach Resetu Obywatelskiego. Nasz program realizuje, jak zwykle zresztą, Krzysztof Kołaczek. Producentem dzisiejszego programu jest Adam Zriwi, za co bardzo pięknie dziękujemy. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich. Dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które mają wpływ na tworzenie tych programów. Mogą do nas pisać, dzwonić. Jak się spotkamy gdzieś, to mogą powiedzieć w oczy, co o tym myślą. A jeśli się Państwu podoba to, co robimy, chcecie oglądać, słuchać i tak dalej, to odsyłam na naszą zrzutkę, bo bez pewnego wsparcia nie da rady. Więc jest zrzutka na działalność Resetu. Jesteśmy medium publicznym w takim prawdziwym rozumieniu tego słowa, to znaczy ci, którzy chcą korzystać z tego, co Wam dostarczamy, pomagają nam istnieć. No nie tak jak na przykład ta telewizja państwowa, która dostaje po prostu pieniądze budżetowe i robi to, co robi. Mogą Państwo zostać naszymi producentami, sponsorami i wszystko to, co chcecie wiedzieć właśnie o tym, jak to zrobić, jest napisane i adres widać, a ja go przeczytam, zrzutka.pl/z/resetobywatelski. Można nas też oglądać na Twitterze, na Facebooku, no i zachęcam oczywiście do lajków, do subskrypcji, do obserwowania nas i przede wszystkim do podawania dalej w świat naszych programów, no bo ich jest przecież masa, możecie Państwo zobaczyć w ramówce i większość, a może wszystkie są ciekawe, ja myślę, że wszystkie, bo ja nie mam czasu ich sam oglądać, czasem mi się udaje, ale tak właściwie po godzinach. No, to teraz tak, co będzie dzisiaj? Otóż dzisiaj postanowiłem zaprosić moich dobrych znajomych, moich przyjaciół, którzy mieszkają za granicą. I nazwałem to Nasi za granicą. Ponieważ poza krajem żyje około 20 milionów Polaków, emigrantów, którzy wyjechali, lub ich potomków, którzy już się tam urodzili, ale jeszcze po polsku mówią i mają jakiś tam związek, luźny czy mniej luźny, z naszym pięknym krajem. Czyli właściwie co trzeci rodak wybrał, albo tak za niego wybrano, ale on tam dalej chce być, co trzeci rodak mieszka za granicą. To jest bardzo dużo. To jesteśmy jak Irlandczycy, czy jak Włosi, prawda? Chyba nawet bardziej Irlandczycy. No, tak się dzieje od ponad 100 lat, gdzieś tam od powstania kościuszkowskiego, listopadowe, styczniowe, imigracyjne, takie różne były fale i ekonomiczne, i polityczne, no i w XX wieku mnóstwo, a w XXI dalej. No i jak się adaptujemy w tych nowych miejscach? Jak nas tam widzą? Jak my widzimy to otoczenie? Co się podoba? Co przeszkadza? Jak wygląda życie codzienne? Bo to jest chyba ciekawe. No i wreszcie będziemy próbowali zobaczyć oczami tych naszych emigrantów, jak wygląda dzisiejsza Polska. Czy chcą wrócić, czy nas odwiedzają i tak dalej. Nasi goście to w porządku alfabetycznym. Mirek Fatyga, fizyk mieszkający w USA. Renata Mantorska, graficzka, zresztą ma wiele innych zawodów, o czym powie, mieszka w Holandii. Witaj, Renata. Agata Sasow, lekarka, mieszka w Lund, Szwecji. Witaj, droga Agata. I wreszcie Katarzyna Zawicka, dziennikarka, mieszka w lesie koło Rambouillet, czyli pod Paryżem. Witaj, Kasiu. Dobry Państwu. Dzień dobry, Konradzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właściwie jak ja patrzę, to jest taki dzień, jak że tak powiem, w zimie to jest południe, albo nawet teraz jest lepiej. Dobra, słuchajcie, to teraz tak. Żeby był jakiś porządek, aczkolwiek Wy możecie go modyfikować, to ja wprowadzę tutaj kolejność pewną. Kolejność chronologiczną. Ta chronologia będzie wynikała z daty, kiedy które z Państwa opuściło piękny kraj nad Wisłą i zdecydowało się osiąść gdzie indziej w tych zamorskich krainach, które czymś tam te osoby przyciągnęły.
Także pozostali będą słuchać, ale mają prawo oczywiście komentować i nawet do tego zachęcam. A potem sami będą się spowiadać, bo jesteśmy krajem przecież bardzo religijnym i ta konwencja spowiedzi tutaj jest bardzo popularna. Więc tak, zaczynamy od Renaty Mantorskiej, która wyjechała z Polski w roku 1979, czyli to jeszcze było za Edwarda Gierka. Ja wtedy, no już tak nie tylko, że żyłem, ale byłem chyba na jakichś studiach, tak? A, kończyłem polonistykę wtedy, także już byłem człowiekiem tam w miarę świadomym, powiedzmy. No dobra, to zaczynamy od Renaty. Renato, opowiedz, jak to było, dlaczego wyjechałaś? No, właściwie złożyło się na to parę spraw, które jakoś tak się połączyły i właściwie nie miałam żadnego planu. I miałam 21 lat, nie dostałam się na studia. Miałam rodzinę w Holandii, brata mamy i postanowiłam do niego pojechać, zwiedzić świat. Przy okazji, w międzyczasie zdarzyło się parę innych wydarzeń i po prostu poczułam jakąś wielką czarną chmurę nad moją głową i postanowiłam po prostu wyjechać i już nie wrócić. I zamknęłam Polskę na kluczyk, szufladkę. No, ja wiem, że ty czasem tutaj bywasz, także ten kluczyk trzymasz na łańcuszku. Ale wtedy była taka sytuacja, że po prostu przez 10 lat nie mogłam w ogóle przyjechać do Polski, więc po prostu musiałam zamknąć Polskę na kluczyk i zacząć nowe życie. Jasne. Ja rozumiem, że twoje aktywa to była twoja uroda, 21 lat i brat, tak? To spowodowało, że mogłaś tam w tej Holandii jakoś się znaleźć całkiem nieźle. Dobrze rozumiem, czy nie? No nie, no trudno powiedzieć, no to... No po prostu... Nie, ja myślałem, że sprostujesz, powiesz. Nie, ja poszłam na studia. Jestem człowiekiem, nie tylko kobietą i tak dalej, i tak dalej. No, proszę. No po prostu mogłam zacząć studia, więc zaczęłam te studia, zaczęłam pracować, żeby zarobić na studia. No i tak się potoczyło. Jedne studia, drugie studia, trzecie studia. No dobrze, tak. To teraz powiedz, jakie ty te studia odbyłaś tam. No więc zaczęłam od malarstwa, ponieważ nie znałam języka i to było właściwie jedyne studia, które mogłam kontynuować. Więc dostałam się na Akademię Sztuk Pięknych w Amsterdamie, na Wydziale Malarstwa i chociaż było to dla mnie nowe, ale poznałam problemy, które mają malarze i one mi się spodobały i postanowiłam dalej to studiować. I jak skończyłam te studia, to w końcu poszłam na studia, które właściwie chciałam studiować i to było projektowanie graficzne. I do tego był potrzebny język, więc w międzyczasie nauczyłam się języka. Niderlandzkiego, jak rozumiem, tak? Niderlandzkiego, tak. Okej. No dobrze. Ja myślę, że my wrócimy do twoich ciekawych kolei losu, bo tam nie było tak, że tak powiem, że się nic nie działo, bo otwierałaś i galerię sztuki, tak. I budowałaś domy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko przygotuj sobie, potem będziesz opowiadała. Dobra? Okay. A teraz wobec tego patrzę, kto jest następny w kolejce, no i widzę, że to wypadło na Mirka. Drogi Mirku, to teraz ty. Dlaczego wyjechałeś z naszego pięknego kraju, kiedy i w jakich okolicznościach? Ale to nie jest takie, wiesz, przed oficerem śledczym, tak? To możesz mówić spokojnie. Ja wyjechałem na samym początku stanu wojennego, w 1982 roku, w marcu. Ja pracowałem wtedy w Instytucie Badań Jądrowych. Tam zrobiłem pracę magisterską w Świrku. I miałem wyjechać w ogóle na wymianę naukową do Bloomington w Indianie. Miałem wyjechać tuż przed stanem wojennym, więc mam jeszcze taki pamiątkowy, skasowany paszport polski, dlatego że przy stanie wojennym ten paszport został skasowany, ale rząd polski wtedy
bardzo chciał pokazać, że życie jest normalne. Wobec tego ja dostałem telefon, już nie pamiętam szczegółów, że mam się ubiec o paszport ponownie, dlatego że ze strony polskiej, ja zostawiałem w Polsce wtedy żonę i córkę, więc z jakichkolwiek powodów rząd polski chciał mnie wypuścić. No i tak wyszło, Amerykanie się zastanawiali przez dłuższy czas, czy mi dać wizę. Dostałem 1500 dolarów. Bo ten polski rząd chciał cię wypuścić, to Amerykanie byli podejrzliwi, prawda? Amerykanie byli podejrzliwi, ale w końcu dali mi wizę i wyjechałem. Wiesz, po czym zapisałem się do szkoły tutaj, jak również, wiesz, przed wyjazdem, ja nie byłem jakimś bohaterem, ale współpracowałem z taką grupą podziemną. Ja byłem pracownikiem, który robił matryce sitodrukowe na starej maszynie do pisania ojca w weekendy. Potem je woziłem do Świerku i oni je drukowali. Takie troszeczkę były plotki głównie, no, ale to takie były czasy. A drukowali ulotki. No i ci ludzie zaczęli być internowani. Ja właściwie takie słowo dostałem, że jak wrócę, to może mnie do więzienia nie zamkną, ale mnie z pracy wyrzucą, więc mamie udało się wykupić żonę z córką. A ja ubiegłem się o azyl polityczny, który dostałem, co nie było proste. O dziwo, wówczas w USA. Musiałem wynająć prawnika, żeby wszystko spisać, pisać. I już, i tak zostałem. Zostałem tam, wiesz, ubiegłem się do szkoły, zdałem egzamin kwalifikacyjny i byłem w Bloomington do 1986 roku, kiedy skończyłem tam doktorat z fizyki jądrowej. No właśnie, to jest coś, co już przekracza moją wyobraźnię i to jest gdzieś tam z rejonów fantazji. Jak się patrzy z Polski na to, to jest osiągnięcie, a jak się patrzy z punktu widzenia humanisty, to to są w ogóle jakieś Himalaje intelektu. Więc ja z głębokim podziwem obserwowałem swoją karierę tam. Czy ja mogę zdradzić odrobinę szczegółów na temat naszych wspólnych przygód wcześniej w Paryżu? Bo to jest dosyć interesujący epizod twojego życia i naszego wspólnego w jakimś sensie, bo ty mi tam pomagałeś, kiedy pracowałeś w Paryżu. Mogę o tym opowiedzieć? Możesz opowiedzieć. A ty poprawiaj i uzupełniaj. Ja powiem tak, jak ja pamiętam. Otóż jako student, chyba student, tak, nie jako licealista, już jako student, wybrałem się. Wtedy można było wyjeżdżać, aczkolwiek było mnóstwo problemów z tym związanych, bo i wiza, i paszport, i tak dalej, ale dawało radę. I chyba nawet 5 dolarów można było od państwa kupić. Na pewno razie pojawiłem się w Paryżu. Ja mówiłem trochę po francusku, więc to było takie miejsce, gdzie się w miarę dobrze czułem. Ale oczywiście 5 dolarów to starczało na jeden dzień pewnie, czy jakoś. W związku z tym, jak się zorientowałem, że Mirek tam jest i pracuje, to do niego powędrowałem. I się okazało, że Mirek pracował, nie wiem, czy państwo uwierzycie, ale zaręczam, że tak było, w kościele jako kościelny. I to niedaleko Lac de Triomphe. No, powiedz, Mirek, jak to właściwie było? Jak to się stało, że zostałeś kościelnym w Paryżu? Znaczy, wiesz, nie byłem kościelnym, tylko to była taka praca na lato. Można było powiedzieć, że byłem... Zastąpiłem Madame Dacquet w kościele Saint-Pierre de Chaillot. Właśnie, Saint-Pierre de Chaillot. Nawet odwiedziłem ten kościół parę lat temu z moim synem. Wiesz, próbowałem znaleźć mojego szefa, który się nazywał Père Laurent, który potem... To było Père Laurent, ale potem go spotkałem w USA, o dziwo, na Long Island. Ale już potem, jak do Paryża przyjechałem, chyba ze 3 lata temu, to już go nie mogłem znaleźć. On prawdopodobnie nie żyje, bo był w takim wieku, że wątpię, że jeszcze żyje. I to ciekawe jest to, wiesz, że wtedy to był też czas, kiedy Polak został papieżem. I on był bardzo tym, nie wiem, zainteresowany, podbudowany, więc on przyjechał do Polski z wizytą do nas, po naszej wizycie w Paryżu. I nawet ochrzcił moją córkę, co było dość trudne, dlatego że ja jestem niereligijny.
żona była bardziej religijna, więc kościół nie bardzo nam chciał dać kaplicę. No ale ja się uparłem, teść coś mu tam, coś kościołowi zapłacił. I była taka msza, którą on odprawił po łacinie, zadając pytania rodzicom chrzestnym po francusku, które ja tłumaczyłem na polski. Więc jeszcze, wiesz, tak Niemcy... To jest taka ciekawa ludzka historia. No w każdym razie tam dostałem tą pracę, nie tylko przypadkiem, szukałem pracy przez 3 tygodnie. Miałem tam pewną bazę, dlatego że mieszkał tam ojciec chrzestny pod Paryżem, ojciec chrzestny mojej żony. Marlon Brando taki. On nazywał się, jego nazwisko było Adamski, ale ja już niewiele pamiętam, tak dawno było, choć mimo tego, że spędziłem 2 tygodnie u nich, mieszkałem szukając pracy, co było bardzo trudne wtedy, bo szukałem pracy na czarno. I w ostatniej chwili właściwie przez Enfant de Jeunesse znalazłem pracę. I wiesz, ta praca była świetna, dlatego że ten ksiądz mi załatwił takie mieszkanie, które było w remoncie, także tam tylko łóżko było i zimna woda, ale dla mnie to absolutnie wystarczało. Po drugiej stronie ulicy od kościoła, także w ogóle, wiesz, przez 3 tygodnie włóczyłem się po Paryżu wtedy, kiedy nie pracowałem. To był taki mój wstęp do przeżywania samotnie za granicą. No właśnie, no ale ten wstęp ci się całkiem udał, ale widać też, że rodzina pomogła i że ten tak. Polski katolicki duch, aczkolwiek dzisiaj może niekoniecznie jesteśmy z tego bardzo dumni, gdzieś tam w tamtym czasie był uważany za coś pozytywnego, prawda? Także wszystko się historycznie zmienia. Ja mogę jeszcze tutaj przytoczyć taką anegdotę, którą pamiętam, mianowicie Mirek, jako ten, jak ja to nazywam, kościelny, dysponował talonami na bagietki. Mianowicie tam przychodzili ludzie biedni, tacy, co nie mieli co jeść, czyli między innymi Polacy. Ja tam też się załapałem, dostałem parę tych talonów i potem jak poszedłem do Boulangerie, czyli tego sklepiku, gdzie to pieczywo sprzedawali, zobaczyłem, że tam są ciastka. No i jak parę dni jadłem te bagietki, a potem jakoś tak poczułem, żebym chciał ciastko i zobaczyłem, że jedno ciastko jest warte, nie wiem, 4 bagietki. To sobie uzbierałem te talony i próbowałem tego właściciela tej boulangerii namówić, żeby mi dał jedno ciastko za 4 bagietki. Się straszna afera zrobiła, że tutaj nie tak postępujemy i że tutaj idziemy śladami Marii Antoniny, która mówiła, że jak nie ma chleba, to trzeba jeść ciasto, prawda? Coś takiego nam się stało. No dobra, wrócimy potem do ciebie, Mirku, bo różne ciekawe rzeczy z tobą się działy w Ameryce, aczkolwiek wstęp był w Paryżu, a teraz patrzę na rok 1989, czyli rok takiego przełomu, gdzie ja wykonałem z kolei odwrotny ruch, bo ja przyjechałem z Londynu do Warszawy, już zostałem, a z kolei Kasia wyjechała z Warszawy i pojechała do Paryża i tam została. Kasiu, opowiadaj, jak to jest możliwe, że tak się stało? No ja przede wszystkim nie wyemigrowałam, tylko przyjechałam na wakacje i dlatego pamiętam dokładnie datę, że to był 12 lipca, ponieważ przyjechałam tutaj z moim ówczesnym towarzyszem życia i obecnym również na obchody 200. rocznicy rewolucji francuskiej. Przyjechaliśmy na wakacje do mojego kuzyna, który tutaj mieszkał. No i potem zostało nam, te wakacje nam się troszkę przedłużyły. I tak się stało, że potem można było starać się o otrzymanie karty pobytu francuskiej, co dla nas było o tyle ważne, że no dawało to oczywiście prawo do pracy, ale jednocześnie nie trzeba było mieć wizy między Francją i Polską, a wtedy jeszcze obowiązywały wizy, więc załatwiliśmy wszystkie formalności, które były długie i strasznie skomplikowane i dostaliśmy te karty pobytu najpierw roczne, potem jeszcze raz roczne, potem 3-letnią, potem 10-letnią i potem jakoś już tak zostało, bo przyzwyczailiśmy się do tego, co tutaj, jakoś tutaj znaleźliśmy prace takie bardziej już związane z naszymi zawodami. Mój mąż jest architektem pejzażu, w związku z tym założył swoją firmę zakładania i projektowania ogrodów. Ja, tak jak mówiłeś, dostałam pracę w Radio France International, także wszystko szło jakby tak, jak powinno. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o nasze zostanie tutaj.
Mieszkaliśmy na fantastycznej ulicy na samym początku, bo to jest ulica Montorgueil, która jest w samym centrum Paryża, która kiedyś była przepiękna, bo była bardzo żywa, była taką typową francuską ulicą, gdzie sprzedawcy na zewnątrz handlowali owocami, rybami, mięsem, przekrzykiwali się nawzajem, zachęcając do kupna ich towaru. Niestety w pewnym momencie zrobiono z tego ulicę turystyczną. Handlarzy już właściwie nie ma, są kawiarenki, jest ładnie wybrukowana, czysta, ładna. Królowa Angielska, jak przyjechała do Paryża, to była na tej ulicy, ale to zupełnie nie ma już tej duszy, którą miało kiedyś. Świetnie. Kasiu, potem będziesz opowiadała więcej, bo i o RFI chciałem cię podpytać i o parę innych rzeczy, ale myślę, że jesteśmy ciekawi, jak to się stało, że do Szwedów, którzy najechali nasz piękny kraj w XVII wieku, właściwie nie, Agata nie pojechała najpierw do Szwedów, tylko pojechała do Duńczyków. Dobra, no to może tak do tych Szwedów później już z rozpędu. To co? Agata, ty się spowiadasz. Słuchamy. No, no moja historia nie jest taka barwna, dlatego że ja wyjechałam w czasach, kiedy już wszyscy mieli paszport. Ja oczywiście od dawna miałam paszport, już byłam wcześniej na wakacjach za granicą parę razy, nie tylko w Demolubach. Ale tak się stało, że po studiach oczywiście zrobiłam specjalizację i doktorat i już nawet byłam adiunktem w Wojskowy Uniwersytet Medyczny w Warszawie na szaserów. No ale z moim mężem zdecydowaliśmy się na dziecko. Ja urodziłam dziecko, to duże, które widzieliście w 2004 roku w czerwcu. I wtedy się zorientowałam, że coś nie gra. To znaczy Polska niby weszła do Unii. Czekaj. Czy dlatego, że ja ze szpitala to dziecko odbierałem? To był powód? A skąd, Konrad? To było fantastyczne, że mnie odebrali ze szpitala. Mój mąż wtedy oczywiście był w pracy, natomiast daleko od Warszawy. Natomiast sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana. Otóż pewnego dnia przyszedł mój mąż do domu i powiedział, słuchaj, mówi, te moje koleżanki w pracy, to one mówią, żeby już zapisać nasze dziecko do przedszkola i do szkoły, bo się długo czeka w kolejce. I ja mówię, że to jest szaleństwo, przecież nie można czekać w kolejce, bo dziecku termin minie ten przedszkolny czy szkolny i co, ono będzie w lodówce przez ten czas, no co. No i rzeczywiście okazało się, że nie ma żłobków, że nie ma przedszkoli, albo że są tylko dla wybranych. No więc ja zasięgnęłam informacji przy okazji pobytu u moich znajomych z pracy. Dowiedziałam się, że żłobki owszem są pod warunkiem, że ktoś jest żołnierzem. No ja nie byłam żołnierzem, ja pracowałam w tym wojskowym szpitalu jako pracownik cywilny. I dowiedziałam się również, bo poszłam na spacer z dwumiesięczną córką, od pani w przedszkolu się dowiedziałam, że my nie mamy najmniejszych szans na umieszczenie dziecka w państwowym przedszkolu, a prywatnych nie było wtedy. Dlatego, że my nie mamy niebieskiej linii, jakiejś tam karty założonej, nie mamy przemocy domowej, dziecko nie jest kaleką, nie jesteśmy rodziną wielodzietną, no trudno sobie od razu zrobić wielodzietną rodzinę. Zresztą ja już byłam przerażona. No można dwojaczki, trojaczki, sześciu. Ale wiesz, to się tak nie zawsze uda. Ja chciałam dwojaczki, ale mi się nie udało, jak widać, ale jedno i tak naprawdę jest super. Lepiej jest mieć jedno niż wcale, wychodzę z tego założenia. No i okazało się, że właściwie ja bym musiała zostać z tym dzieckiem w domu, bo moja mama już dawno nie żyła, a teściowa była już po pierwszym wylewie i raczej się nie nadawała do takich ciężkich prac. No ale pomyślałam chwilę i jak moja córka skończyła mniej więcej 4 miesiące, to zadzwoniłam do firmy rekrutującej lekarzy w Szwecji i za 2 godziny miałam kontrakt z Duńczykami, którzy są świetnie zorganizowani i dostałam bardzo dobrą pracę w szpitalu uniwersyteckim na północy w mieście Olbo. Pracę oczywiście z mieszkaniem, żłobkiem i wszystkimi możliwymi szykanami. Warunkiem było to, że przez pół roku będę uczęszczać w Warszawie na kurs języka duńskiego, bo oni mnie od razu chcieli, żebym po prostu po krótkim okresie adaptacji, potem się okazało, że to 3 dni było, po krótkim okresie adaptacji, żebym od razu zaczęła pracować jako specjalista. No więc w 2005 roku, koniec sierpnia, wyjechałam z dzieckiem rocznym. Mój mąż pojechał samochodem, żeby zawieźć jakieś nasze rzeczy, my samolotem.
i okazało się, że rzeczywiście mieszkanie było załatwione i wszystko było tak jak trzeba i mąż został z nami 3 tygodnie, żeby pomóc się dziecku zaadaptować, ale ona go wyrzuciła już po pierwszym dniu pobytu w tym żłobku, bo było tam tak ciekawie i fantastycznie, że rodzice nie byli potrzebni w ogóle. No i on po 3 tygodniach wrócił do Warszawy, gdzie miał bardzo dobrą pracę i wyglądało na to, że nie wiadomo, czy do nas przyjedzie, czy nie przyjedzie, no ale potem się okazało, że w końcu przyjechał i ma jeszcze lepszą pracę w Kopenhadze, no ale nieważne. Na początku było strasznie, dlatego że mój duński to nie był duński, którego używa się w Norjuland, w północnej Jutlandii, to był duński z Kopenhagi, a to jest zupełnie inny język, naprawdę. Mnie przez 3 miesiące bolała głowa, dlatego że głównie nie rozumiałam, a oni mówili, nie, ty mówisz tak jak w telewizji, wszystko rozumiemy. Ja mówię, ale ja bym chciała was rozumieć, to jeszcze musisz poczekać, bo oni głównie mruczą i mamroczą tam na tej północy, no ale po jakimś czasie się zaadaptowałam. Mąż do nas przyjechał właściwie na stałe, wziął urlop macierzyński, co w Polsce w tamtych czasach było dużym szokiem u niego w firmie. I sytuacja wyglądała tak, że właściwie pracował 3 dni w domu, a 2 dni w Kopenhadze, ponieważ w tym mieście trzecim co do wielkości w Danii nie był w stanie znaleźć sobie pracy. No i po jakimś czasie, to znaczy trwało to ze 2,5-3 lata, niecałe 3 lata, ja po prostu się zorganizowałam i załatwiłam sobie pracę w Kopenhadze i się przeprowadziliśmy. Mieszkaliśmy w tej Kopenhadze następnych 5-6 lat. Tak. Agata, to potem opowiesz dalej. Na razie ci dziękuję. Teraz chcę powiedzieć parę słów i słowa są następujące. Będziemy dalej opowiadać o tym, co się działo z wami tam, a także jako, że któryś z naszych tutaj odbiorców zapytał, co wy czujecie, ja to może po prostu puszczę do Krzysztofa, on wam to pokaże, żebyście się przygotowywali do takiego patriotycznego uniesienia, tu brak już tego uniesienia, ale to o tym porozmawiałem później, chcę tylko, żebyście tak się do tego nastroili. I zaproponuję wam teraz chwilę oddechu, posłuchamy muzyki, a potem wrócimy do naszej rozmowy. Krzysztofie, puść nam jakiś ładny kawałek. Madonna, polska Madonna, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonna, polska Madonna, święto kobiet, czapkę na bakier i polski owie. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Madonno, Madonno, polska Madonno, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie wśród złych snów. Madonno, polska Madonno, pusto w łóżku
kwiatek na świętą kobiet, czapkę na bakier i polski obiad. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Damy przyrzeczeń starych tysiące i niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i stracha w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Tyle do nocy, tyle do jutra, tłucze się w tobie litania smutna. Sen cię otuli jak łaska boska, Polska Madonno, Madonno Polska. Dobry wieczór, witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się włączyli. To jest program Na Wspak. Dzisiaj tematem są Polacy, którzy wyjechali i z sukcesem znaleźli swoje miejsce za granicą. Stąd tytuł Nasi za granicą. Mamy zaszczyt dzisiaj gościć następujące osoby. Wymieniam w porządku alfabetycznym. Mirek Patyga, fizyk z USA. Renata Mantorska, graficzka z Holandii. Agata Sasor, lekarka ze Szwecji i Katarzyna Zawicka, dziennikarka z Francji. Prywatnie to są wszystko moi dobrzy znajomi, dlatego nam się udało tak stosunkowo łatwo połączyć te wszystkie kontynenty, kraje i tak dalej, bo po prostu utrzymujemy kontakt od wielu lat ze sobą i no, myślę, że się trochę znamy. Teraz powiem Państwu kilka słów właściwie, dlaczego dzisiaj chciałem o tym porozmawiać, bo jestem niedawno po obejrzeniu filmu, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Filmu mojego młodszego, powiedzmy, kolegi, bo to reżyser, który skończył tę samą szkołę, co ja, zdaje się, w Katowicach, Paweł Domalewski, zrealizował film, który można obejrzeć na Netflixie jak najdalej stąd. To jest film opowiadający bardzo dramatyczną, bardzo ponurą historię. To, szczerze mówiąc, nie jest w moim stylu i ja patrzę na to z wielkim podziwem, ale ja bym w życiu nie umiał tak ponuro na świat patrzeć. To jest historia, która jako jeden z istotnych wątków, nie będę zdradzał wszystkiego, żebyście Państwo ten film zobaczyli, bo to jest must see, absolutnie wszystkim to rekomenduję. To jest historia, w której jeden z istotnych elementów to jest to pokazanie tego, jak wygląda los Polaków pracujących w Irlandii. To są zupełnie inni ludzie, z mniejszym szczęściem, nie tak wykształceni, może nie tak zdolni jak Państwo. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ponure, a jednocześnie strasznie prawdziwe, strasznie takie poruszające i tłumaczące bardzo wiele z tego, co się w Polsce dzisiaj dzieje. Myślę, że z jednej strony jest to film, który jest taki diagnostycznie niesłychanie przenikliwy, z drugiej strony dołujący. Także ci z Państwa, którzy chcą mieć miły wieczór, to może niech sobie jakąś komedię wybiorą, a to trzeba oglądać mając silne nerwy, ale naprawdę warto. I teraz ci z Państwa, którzy dzisiaj mają, których dzisiaj mam zaszczyt tutaj gościć, to są zupełnie inne osoby, które, jak słyszeliśmy, wyjechały za granicę i w zasadzie stosunkowo szybko znalazły tam swoje miejsce. Oczywiście wy to troszeczkę pewnie upiększacie, bo ciężko też pracowaliście i też nie było tak łatwo i zaraz mi opowiecie, jakie były kłopoty. Agata kręci głową, że jej było zawsze świetnie, ale na pewno były różne przygody. Na razie nie masz głosu, mikrofon wyłączony, za chwilę będziesz mówić.
każdym bądź razie ja bym chciał teraz może tak przekornie zacząć od Mirka i bym chciał, żeby Krzysztof otworzył mikrofon, Agata dojdzie, bo ona najpóźniej wyjechała, więc musi poczekać. Mianowicie, nie chcę zdradzać tu wszystkich prywatności, ale pewnego razu Mirek musiał skorzystać z pomocy osoby duchownej w Bloomington. To pokazuje pewne różnice kulturowe pomiędzy Polską a Ameryką. Czy mógłbyś nam opowiedzieć o twojej rozmowie i przygodzie, jaką miałeś właśnie z takim kapłanem właśnie w Bloomington? Ja sobie nie przypominam kapłana w Bloomington. Jedyny kapłan, z którym miałem przygody, to ja już o nim opowiedziałem. To znaczy był Per Loranto. A miałeś taką sytuację, że odwiedziłeś właśnie takiego księdza i dotyczyło to pewnego obrządku i z tego, co mi opowiadałeś, wynikało, że on pytał, w jakim wyznaniu byś chciał, bo on właściwie obsługuje wszystkie. To było dużo później. No tak. To było w Chicago, kiedy... A w Chicago, przepraszam, nie Bloomington. Tak. Pomyliłem. Znaczy tu, wiesz, muszę wyznać, że ja byłem żonaty dwa razy. Moje pierwsze małżeństwo się rozpadło, więc to było w czasie przed drugim małżeństwem, które się nie rozpadło i trwa do dzisiaj. Pozdrowienia dla Kathy, którą dziękuję. Znam, która jest fantastyczną kobietą i mam nadzieję, że już tak zostanie się ze sobą do końca. I jak najdalej do tego końca. Rzeczywiście ani Kathy, ani ja nie jesteśmy religijni, no ale Kathy chciała mieć jakąś tradycyjną taką ceremonię. Myśmy w ogóle nie mieli za dużo pieniędzy, bo ja jeszcze pracowałem w nauce, to znaczy byłem takim troszeczkę lepszym postdokiem, co dużo pieniędzy się z tego nie dostaje, a Kathy była studentką jeszcze, no i znaleźliśmy taki kościół, który się nazywa Unitarian Church, który nazywamy trochę żartem, a może nie żartem, kościołem dla niewierzących. To znaczy takich, dla których, którzy nie należą już do żadnej religii, zrazili się do religii, a nadal brakuje im jakiegoś, no nie tyle obrządków, ile mi zaczyna mi brakować słowa po polsku, po angielsku community, to znaczy jakiegoś środowiska wspólnoty. Takiego, wspólnoty, tak, wspólnoty. No i on właśnie nas pytał, jak my byśmy chcieli, co on ma powiedzieć, bo on mógł powiedzieć cokolwiek my byśmy chcieli, żeby on powiedział. I jeszcze tylko musieliśmy, wiesz, musieliśmy pójść do niego tak, jak to i w Polsce się chyba robi, bo ja w Polsce też miałem ślub cywilny, także też nie wiem, jak to jest tak od tylnych drzwi z ślubami w Polsce. No teraz też jest taki nurt tutaj w życiu politycznym i społecznym, mianowicie jakby takie cofanie koła historii, to znaczy, żeby zlikwidować możliwość rozwodu. Więc tak. Twoja sytuacja byłaby trochę skomplikowana, bo musiałbyś zostać bigamistą. Więc dojdziemy do tego, czy warto wracać do Polski, czy nie, to trzeba będzie się zastanowić, bo tutaj pewne no, takie osiągnięcia cywilizacji XX wieku w tej chwili są negowane i tak wracamy, zdaje się, do XIX, chociaż rozwody de facto nawet kościelne bywają, bo wiadomo, że prezes telewizji polskiej Jarosław Kurski mógł wziąć drugi ślub kościelny, co jest jakimś cudem. No, ale już nie przerywam więcej, słuchamy dalej twojej opowieści o tym kapłanie, czy nie kapłanie, w każdym razie takim... Nie, to jest kapłan, to możesz sobie zrobić, poszukać tego wyszukiwacza, to jest Unitarian, chyba się nazywa Unitarian Church, wiesz, no, to już było ponad 20 lat temu, też mi troszeczkę to wypada z głowy, tak dokładnie jak się ten kościół nazywał i mieliśmy taką bardzo tradycyjną ceremonię, która wyglądała tak jakby wyglądała ceremonia religijna. Znaczy, że ona była w białej sukience, ja w karniturze, w takim kościółku w Naperville pod Chicago. Byliśmy w takim starym, zabytkowym kościółku i też on taką mszę wygłosił, która była do jakiegoś Boga, no on wiedział do jakiego.
a ja to robiłem głównie dlatego, no, że moja żona chciała taki tradycyjny, moja przyszła żona chciała taki tradycyjny. No tak, to znowu w Polsce mógłby być z tym pewien kłopot dzisiaj, bo coraz bardziej popularne jest stosowanie takiego prawa, które jest zawarte w artykule kodeksu karnego, artykuł ma numer 196, mianowicie chodzi o ochronę uczuć religijnych, więc zdarza się, że nawet jedna osoba może poczuć się dotknięta, że na przykład ta msza, czy ten obrządek, czy jak to tam nazywać, w którym wyście mieli przyjemność brać udział, może komuś się nie spodobać, może być uznany za coś w rodzaju, bo ja wiem, kpiny, czy jakiegoś takiego naruszania uczuć religijnych tych, którzy wierzą, że ta msza musi mieć konkretny kształt, nie może mieć innego, tak? Więc ten kapłan to za bardzo by w Polsce tutaj miejsca nie zagrzał, bo by miał Może jest, jeszcze się zmieni. Ja. Tak, pewnie córki bym nie mógł ochrzcić, bo wiesz, byłoby to uznane za kpinę. Natomiast ja ochrzciłem córkę, dlatego to było z mojej inicjatywy. Wiesz, dlatego, że moja żona też wcześniej nie była religijna, ale oni tak chodzili ze 3 razy w roku do kościoła na różne święta. Ja stwierdziłem, że będzie chciała pewnie, zwłaszcza teściowa, córkę ochrzcić. No to jak już przyjeżdżał, on miał doktorat z teologii z Paryża. Że jak no to ten przestrzeń taki lepszy. Jak przyjeżdża ktoś taki do Warszawy, to przynajmniej ochrzcimy ją z pewną pompą. No tak, ale chrzest z rąk Francuza, ja nie wiem, czy jest uznawany w polskim kościele. To jest jeszcze taka sprawa teologiczna, którą trzeba by zbadać pod kątem kościołowym. Dobrze, no to jest historia tego kapłana. To nie było Bloomington, tylko było ładne parę lat później. To przepraszam bardzo, wiesz, nasze kontakty są co jakiś czas. Te miasta ciągle przeprowadzasz, to jest jedna z cech Ameryki. Ja jak wróciłem do Polski, no też się parę razy przeprowadziłem, ale generalnie w obrębie powiedzmy sobie parunastu kilometrów, czy paru dziesięciu. Natomiast za każdym razem, jak ja jestem w Stanach, to ty masz inny dom, coraz większy pałac, większy basen, większe tam różne te przyległości. No, wiesz, to znaczy to nie u każdego jest tak samo. Akurat właśnie pojawił się tutaj, gdzie ja mieszkam, w Scottsdale, mój kolega ze szkoły średniej, jaki Jurek Orkiszewski, który spędził, no trochę mniej, on chyba wyjechał pod koniec lat 80. albo na początku lat 90. i właściwie pracował w jednej dziedzinie w Palo Alto, w Dolinie Krzemowej. Właściwie przez całe życie, teraz dopiero się z żoną przeprowadził tutaj na emeryturę, dlatego że tam się zrobiło strasznie drogo, wysokie podatki i tak dalej. Natomiast wiesz, ja się przeprowadzałem tak dużo, bo miałem dosyć burzliwą karierę. To znaczy, wiesz, ja zacząłem w fizyce, potem byłem w 2 dużych laboratoriach naukowych, w Brookhaven i Fermilab. Potem się dotknąłem medycyny. Fermi, to jest facet, co bombę atomową skonstruował, prawda? Skąd się wzięło Fermi? Fermi skonstruował nie tyle bombę, ile on pierwszy reaktor jądrowy w Chicago skonstruował. Ty jesteś fizyk, ja jestem prosty polonista. Tak. A potem, wiesz, dotknąłem medycyny, to znaczy próbowałem się przekwalifikować na fizykę medyczną i strasznie mi się to wydawało nudne. Więc poszedłem w programowanie komputerów i najpierw programowałem komputery w takiej firmie, która robi oprogramowanie do leczenia promieniowaniem, no bo przez rok byłem w klinice, więc nauczyłem trochę o leczeniu promieniowaniem. A potem w ogóle w telekomunikacji byłem w startupie. Najpierw w dużej firmie w Lucent, potem w startupie w Pensylwanii, a potem wróciłem do fizyki medycznej. To dlatego, wiesz, jak popatrzysz na to, bo wiesz, w USA życie może być dość burzliwe, no więc moje życie akurat tak się potoczyło, że ja musiałem nawigować tą moją karierę, zwłaszcza dlatego, że jak tutaj skasowano ten wielki super collider w Teksasie, to ja stwierdziłem, że dalsze pozostawanie w akademii, ja byłem w fizyce cząsteczek elementarnych, wtedy nie ma sensu. I wtedy zacząłem ten super collider, to tak na nasze, to co to jest? To jest ten taki przyspieszacz cząsteczek, tak? Czy co to jest? Tak, to znaczy to miało być wielki przyspieszacz protonów w Teksasie, który się zrobił strasznie kosztowny i go skasowano. To on miał być
większy niż ten, który jest w Genewie, niż CERN. Słuchaj, Agata chce się bardzo do głosu dostać, tak. To pozwolimy jej... Chciałam poprosić, żebyś powiedział, czy to jest coś takiego, jak w Lundzie w Szwecji jest robiony międzynarodowy projekt pod patronatem Unii Europejskiej ESSO, czy coś takiego? Tam jest też przyspieszacz protonów budowany. Nie wiem, pewnie już jest zbudowany. Znaczy, taki... wiesz, być może jakiś laboratorium jest zbudowany, taki największy, najbardziej zbliżony do tego, co zostało skasowane, co w końcu mnie skłoniło do wyjścia z fizyki, to jest ten w Genewie. To się nazywa Large Hadron Collider. Wiesz, to są takie akceleratory, które przyspieszają protony do energii, najwyższych energii, jakie można osiągnąć na Ziemi za pomocą naszych technologii obecnych. No jeszcze wyższe energie można z promieni kosmicznych, ale tak, żeby robić eksperymenty i szukać tam nowych cząsteczek, no to największy na świecie w tej chwili jest Large Hadron Collider w Genewie. A tamten miał być jeszcze większy w Teksasie. Mirku, trochę się mylisz, przynajmniej według tego, co tutaj my wiemy, to minister Czarnek prowadza biblistykę i teologię. I one dużo bardziej przyspieszają naukę niż te wszystkie akceleratory. Także tutaj są różne szkoły na ten temat. Ale to wiesz, to dlatego ja się tak przeprowadzałem. To rzeczywiście moje 8 miejsce w USA. No właśnie. I ja mam zawsze kłopot, bo ja ciągle muszę zapisywać nowy adres. I to jest dosyć trudne. Ale to byłem od 2012 roku. Także. Moja żona mówi, że chce umrzeć tu w tym domu, w którym mieszkamy. No to nie najlepiej. Nie chcę się przeprowadzać dalej. Mam nadzieję, że jak was odwiedzę, to w lepszy humor ją wprowadzę. Dobra. To słuchaj, Mirku, odpocznij trochę, a teraz może poprosimy, która z pań, czy ja mam poprosić? Ktoś się zgłasza na ochotnika, czy wyznaczam? Kto nam opowie o swoich przygodach? Ale takich też trochę może dramatycznych, no tak, żeby nie było za gładko. Jak tam było po tych paru latach? Czy jak już się udało osiąść? A czy wszystko szło gładko? No, może Renata, bo ty masz najdłuższy staż. To czy z tymi Holendrami rzeczywiście tak gładko szło i ty z Rembrandtem i tak dalej poszłaś, że tak powiem, w zawody i okazało się, że jesteś nie gorsza, tak? Bo zrobiłaś karierę taką, nie, 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 nie. Nie, no wiesz, ja przyjechałam do Amsterdamu, więc, że tak powiem, w Amsterdamie był cały świat. Także nowy świat mi się otworzył w ogóle. Poznałam bardzo dużo ludzi na studiach i w ogóle. I właściwie no też w samym Amsterdamie przeprowadzałam się 20 razy. Raz nie miałam gdzie mieszkać, 2 tygodnie na skłotach. Nie byłam sama, byłam z przyjacielem, więc właściwie to był mój mąż, ponieważ moi rodzice bardzo nalegali, że muszę wziąć ślub, zanim gdziekolwiek będę jechać. Więc także. Taka chociaż, polska tradycja. Rozumiem, tak, że Wyspiański tak, napisał wesele i teraz wszyscy się tego trzymamy. Tak, tak, wszystko musiało być dla rodziny, dla babci, dla ciotek, wujków, żeby nie było gwoździa w trumnie mamy. Więc zrobiłam to dla rodziny. Więc no, nie byłam sama, po pierwsze. No i to była jedna wielka przygoda po prostu. Więc poprosiliśmy o azyl, ponieważ wtedy właśnie papież we wrześniu został chyba wybrany na papieża w 78. Także znaczy Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Na czym mam na myśli? Polski papież. I także ja wyjechałam z kraju, gdzie jeszcze właśnie nie było papieża polskiego. Od tego zacznijmy. Nie wiem, co mam powiedzieć, to też było dawno temu. No. No, ale teraz podobno pewne elementy tamtego czasu wracają, że wspominanie tego pomaga nam zrozumieć, co się dzieje dzisiaj. Przynajmniej są takie teorie,
że w Polsce taki wehikuł czasu skonstruowano, który w niezwykły sposób przenosi nas z powrotem gdzieś tam w rejony PRL-u. No oczywiście, to, ale myślę, że to jest rodzaj jakiejś ewaluacji. No ja cały czas wierzę w to, że demokracja mimo wszystko się rozwinie w Polsce, że będzie miała szansę. No jest taka możliwość. Młode pokolenie chyba w pewnym momencie dojrzało politycznie i interesuje się tym, co się dzieje. Ale wracając do tamtych czasów, więc właśnie no, wtedy nikt się nie spodziewał, że to wszystko kiedyś walnie, że to kiedyś się skończy. To było tak genialnie skonstruowane, że wydawało się, że to będzie, że to może trwać i trwać. Także... Jak mumia Lenina. Jak mumia Lenina na placu. Mówię jak mumia Lenina na Placu Czerwonym. Zresztą no do dzisiaj ona tam jest. No dokładnie. Także ja rozumiem walkę o że to poszło gdzieś w podziemia i to wraca, wychodzi. No ale miejmy nadzieję, że to też znowu się skończy niebawem. W każdym razie, no i w pewnym momencie przyszła Solidarność. Ja już byłam tutaj na studiach, już zaczęłam poznawać świat i właściwie chodziło mi bardziej o to okno na świat, o to, żeby móc podróżować. Polska była zamknięta kompletnie. Nie można było, no kontakt był bardzo ograniczony. Także to był dla mnie powód, żeby po prostu poznać świat. No i właściwie to była jedna wielka przygoda, no i ta przygoda trwa do dzisiaj. No tak, dobrze, to teraz ty się zastanów nad tym, jakie spotykały, zresztą dotyczy to was wszystkich, jakie spotykały cię komentarze, może za twoimi plecami, chociaż na zachodzie to tak ludzie jednak są chyba bardziej tacy otwarci i szczerzy i tak nie ma tego, że tam gdzieś tam na zapleczu ktoś o tobie mówi, ale no pewnie też się zdarza. Jak traktowano osobę zza żelaznej kurtyny, prawda? A potem już no, może nie zza żelaznej kurtyny, ale to jednak z kraju, gdzieś tam daleko, daleko na wschodzie, kraju, który należy do tej grupy państw, powiedzmy sobie, tego drugiego rzutu w Unii Europejskiej. Od czasu, bo ja wiem, Oświęcenia, to ten wschód Europy jest uważany za takie terytorium troszkę dzikie. Jest na ten temat mnóstwo ciekawych tekstów. Ja teraz czytam książkę Wynalazek Europy Wschodniej i okazuje się, że już w XVIII wieku podróżnicy uważali, że tutaj to jest dziwnie, że tutaj kołtun, że tutaj jakieś wchodzą prawie że niedźwiedzie rzeczywiście białe. I no, w pewnym sensie do dzisiaj tak zostało. I czy wyście takie miały przygody, czy takie spotkania z, powiedzmy sobie, czy Holendrami, czy Amerykanami. Ja na przykład pamiętam, że jak mieszkałem w Londynie i dzieliłem mieszkanie z Amerykaninem, to on był przekonany, że ja gdzieś tam muszę lecieć samolotem ładnych paręnaście godzin do tej Warszawy i że Wielka Brytania jest tak jakby po środku Atlantyku. Jego percepcja przestrzeni i czasu była taka, że z Nowego Jorku do Londynu to był rzut beretem, natomiast z Londynu do Warszawy to tak ze dwa dni trzeba by lecieć. Ja że tam bardzo spotykałam... niebezpiecznie jest. No kiedyś, zanim Polska weszła do Europy, w sensie takim, że w momencie jak Polska weszła do Europy, to od razu szkoły średnie, reportaże, że tak powiem, bardzo dużo informacji było, zaczęło się publikować na temat Europy Wschodniej, żeby ale właśnie... to mówi się o roku 2004, prawda? O akcji do Unii. Dobrze, do tego jeszcze dojdziemy. To faktycznie, jak mówiłam, że jestem z Polski, co muszę powiedzieć, że w Holandii było bardzo mało Polaków, to było właściwie była generacja powojenna, czyli kombatantów, ale to było też bardziej na południu, no i 68 rok oczywiście, ale to były właśnie szczątkowe, nie było żadnych organizacji, także my byliśmy, było nas garstka i byliśmy egzotyczni,
Także w momencie, jak się pytałam, czasami jak się pytali, skąd jestem z Polski, ale jak to, gdzie, no, no a co jest, jak jedziesz na wschód, to są Niemcy i co potem jest? No Rosja. Że nie wszyscy oczywiście, ale rzeczywiście był szlaban, żelazna kurtyna była po prostu, uważam, tutaj w Europie Zachodniej o wiele bardziej odczuwalna niż w Europie Wschodniej. Nie było przepływu informacji w ogóle. Także oni się bali właśnie rosyjskiego niedźwiedzia i to było po prostu jakiś tabu. Ja muszę powiedzieć, że nie wiem, który to był rok, to było, no już właśnie już po 2004, było organizowane w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych spotkanie grafików takich undergroundowych z Warszawy i z Amsterdamu. I mnie poproszono, żebym była tłumaczem też. Jeszcze techniki, nie było takich technik jak dzisiaj. Więc to były slajdy i ja na bieżąco tłumaczyłam, znaczy te dwie grupy się spotkały. Także Holendrzy byli zaszokowani tym, że tak mało wiedzą w ogóle o Polsce i byli wręcz, przewróciło im się światopogląd na temat Europy Wschodniej o 180 stopni. Także bardzo ciekawe spotkania to były. A co oni myśleli wobec tego, zanim im się przewróciło? Że co? No, że kanibalizm panuje i że nie, to generalnie... No, nie, w każdym razie wszelkie informacje, które dochodziły czy z Europy Wschodniej, nie pokazywały rzeczy, które były podobne tu, jak tutaj. Powiedzmy jakieś coś nowoczesnego, telewizory, czy tam samochody, czy tam coś tam, nie wiem. Ale były pokazywane przede wszystkim jakieś bezzębne staruszki przy jakichś koniach, jakaś taka kompletna bieda. Rzeczy, które ich kręciły, że no trudno powiedzieć, no może na tej samej zasadzie, jak w Polsce były pokazywane jakieś też formowanie, jak to fantastycznie jest wszędzie. Nie pokazywano tego, co jest, co może być podobne. Tak. Ja wiem, co masz na myśli. Ja nie mówię często po polsku, także mam nadzieję, dobrze, że jestem w stanie się wysłowić. Ja miałem taką przygodę, czy takie zdarzenie w życiu, że realizując film pod tytułem Good Morning Lenin, ten film się tak nazywał, to był film, który pokazywał wycieczkę zagranicznych turystów, częściowo tam był Belg, Brytyjczycy, Włosi, taka grupka tam chyba 6 osób, przylecieli do Krakowa, no to jest takie dosyć typowe, no teraz nie pandemia, ale wcześniej Kraków był tym takim miejscem, gdzie wszyscy przylatywali na weekend i oni przylecieli do Krakowa, ale jako, że to byli działacze, to byli zwolennicy Labour Party, czy jeszcze bardziej na lewo, tacy lewicowcy, czy jak się teraz mówi, socjaliści, czy lewacy, nikogo nie obrażając, to oni chcieli obejrzeć Nową Hutę i zwiedzali Nową Hutę, tam była taka agencja turystyczna Crazy Guides, która organizowała specjalne takie wycieczki polegające na tym, że ci turyści no nie mieli tylko przewodnika, który tam gada, tak, i tam opowiada historyjki, tylko mieli takie zetknięcie z żywą materią, czyli mogli pobyć w mieszkaniu takim, w którym ci robotnicy, którzy tam pracowali, mieszkali. Mogli zjeść ziemniaki ugotowane tak właśnie, jak to się wtedy gotowało. Mogli się napić wódki, zagryźć korniszonem. Mogli zjeść obiad w barze mlecznym. I tak dalej, i tak dalej, i przebywali, no może nie do końca w takim samym klimacie, ale jednak w takim trochę otoczeniu i w takich warunkach właśnie, jak to było w Nowej Hucie w latach 50. i 60. Crazy Guys wynajęli takie mieszkanie, które umeblowali dokładnie, nie musieli się tak bardzo starać, bo to mnóstwo tych mebli zostało po PRL-u, właśnie tymi meblościankami, ten telewizor Wisła i tak dalej, jakaś pralka Frania, tego typu sprawy. Ale jak się okazało, Gail Sixsmith, taka moja znajoma aktorka z Londynu, stwierdziła, że jak
jej rodzice mieszkali gdzieś tam w Anglii, w takiej biedniejszej części, to w zasadzie w tych latach 50. to oni mieli tak samo. Tak, ale nie, poziom życia tej klasy pracującej w Wielkiej Brytanii nie był w istotny sposób różny od tego, co było w tej Nowej Hucie. No poza tym, że w Nowej Hucie były takie dziwne rzeczy, że na przykład potrafili ci świeżo przeniesieni ze wsi chłoporobotnicy, tacy właśnie stający się robotnikami, trzymać tam świnkę w wannie, gęsi na balkonie i tak dalej, co się zdarzało, są na to zdjęcia i myśmy w tym filmie to pokazali. Także ci Anglicy byli zaszokowani z jednej strony rozmaitymi nieszczęściami, które spotkały no, Polskę i tamtych ludzi, no, te kolejne tam zrywy takie typu czerwiec 56, prawda, 68 rok, 70, masakra na Wybrzeżu, to wszystko tam się dowiadywali, bo tak przecież na Zachodzie nikt o tym nie wiedział, ale z drugiej strony widzieli, że pewien taki poziom życia zagwarantowany, minimalny, wcale nie był taki najgorszy. I ta Nowa Huta w zieleni, teraz taka utopiona jest tam. Jest no tak. No, moje pokolenie tutaj, jak rozmawiam z kobietami w moim wieku, to bardzo często jest na zasadzie, że był jeden telewizor na ulicę i wszystkie dzieci się spotykały u kogoś tam, bo był ten jeden telewizor. To nie było, to było jeszcze do lat 60. To nie było normalne, że ktoś miał telewizor albo samochód. No tak. Ten postęp potem szybciej poszedł na Zachodzie niż w Polsce, ale tak, też to tak. Nie zaczęło się tak ale od razu. Ale fakt, że teraz w Polsce to też jest w przyspieszonym tempie, uważam. No tak, tak. Dobrze, ja bym proponował, żeby się Agata i Katarzyna nie nudziły, to która z was teraz opowie o takich swoich właśnie konfrontacjach? No widzę, że Katarzyna tutaj, szczególnie, że w RFI pracowała, to pewnie tam różnych ciekawych rzeczy się nasłuchała. Dawaj. Ja bardzo chętnie, dlatego że właśnie moje wrażenia z tego, co Francuzi wiedzą i myślą o Polsce, są kompletnie inne. Francuzi wprawdzie oczywiście była też taka część, zwłaszcza ludzi na prowincji, którzy myśleli, że w Polsce się orze ziemię za pomocą konia i jakiegoś radła, a te białe niedźwiedzie to rzeczywiście, jeżeli nie chodzą po ulicach, to w każdym razie na pewno żyją w Polsce. Natomiast była bardzo duża grupa Francuzów, która się interesowała Polską no, przede wszystkim od lat 80. W momencie, jak powstała Solidarność, Francja stanęła całkowicie po stronie Solidarności, po stronie Polski. Było naprawdę ogromne zainteresowanie. Ja byłam we Francji pierwszy raz na wakacjach w 81 roku, więc akurat w dobrym roku. Myśmy byli tutaj postrzegani jako bohaterowie. Wszyscy Francuzi, którzy coś wiedzieli na temat Polski, a było ich sporo, podchodzili do nas na ulicy i pytali się, jak się okazywało, że jesteśmy z Polski, to od razu się pytali, a Lech Wałęsa, ponieważ oni wszystko wymawiają po swojemu, więc Lech Wałęsa był dla nich Lech Wałęsa, ale wiedzieli, kto to jest. Wiedzieli, co to jest Solidarność. Wiedzieli, co się działo w Polsce. I niestety później, jak już się zaczęli nami interesować, to już się trochę interesowali i tak przy okazji powiem o tym, że stosunek Francuzów do Polski, do Polaków się zmieniał w latach 80, koniec, na początku lat 80. był fantastyczny, potem niestety było trochę gorzej. Potem jak przyjechała emigracja taka ekonomiczna, może trochę mniej interesująca, to się znowu zmieniło na złe. No a w momencie jak Polska weszła do Unii Europejskiej, to poza niektórymi wyjątkami, jak na przykład Jacques Chirac, który nie wiem czy pamiętacie, że miał do Polski stosunek dosyć delikatnie mówiąc ambiwalentny, to Polacy byli postrzegani dobrze i teraz też raczej jesteśmy widziani pozytywnie, bo no, nie w tej chwili, no, w tej chwili właśnie się to zaczęło zmieniać w związku z tą kompletnym zanikiem tolerancji w Polsce, z tą przewagą Kościoła i wpływem Kościoła na rządzenie w kraju. Tego Francuzi kompletnie nie potrafią zrozumieć i jest to im i obce i tego strasznie nie lubią.
ponieważ Francja jest krajem laickim i bardzo z tego dumnym, oni to na każdym kroku podkreślają, że są krajem laickim, czyli że Kościół jest, ma swoje prawa, rządzi się tymi prawami, niemniej jednak nie ma wpływu na władzę i na rządy laickie. I to jest bardzo dobre. No w każdym razie, jeśli chodzi o geografię, to troszeczkę myślę, że tak jak mówiła Renata, oni nie do końca wiedzieli, gdzie ta Polska się znajduje. Wiedzieli, że to jest niedaleko i wiedzieli, że to jednak jest w Europie, ale tak troszeczkę nie do końca potrafili to umiejscowić. I co jest zabawne, że Francuzi z takim właściwie szacunkiem podchodzą do Polski, ale kochają to Rosję. Zawsze byli zakochani w Rosji, zawsze byli zakochani w kulturze rosyjskiej, próbują wystawiać sztuki rosyjskie, które w ich wykonaniu są kompletnie płaskie i niezrozumiałe, ponieważ jednocześnie kompletnie nie potrafią czuć i przekazać tej duszy słowiańskiej, bo Francuzi są zupełnie inni. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o moje impresje dotyczące stosunku Francuzów do Polaków. Dobrze, to teraz co? Agata, ty wyjechałaś stosunkowo późno, uciekłaś z naszego pięknego kraju zaledwie 16 lat temu, więc twoje wrażenia są już właściwie z okresu, kiedy Polska była w Unii, za chwilę rządy obejmował Donald Tusk, no i w ogóle kraj się rozwijał bardzo szybko. Nie, on już objął. On objął już rządy. On wcześniej objął. Jak ja wyjechałam w sierpniu, to wygrało, po raz pierwszy wygrało PiS jesienią. W październiku. Nie, ale ja mówię o Tusku. Ja mówię, że Tusk przejął władzę w 2007 roku. Tak. PiS po raz pierwszy, czyli Jarosław Kaczyński, był w koalicji zresztą z Leperem i Romanem Giertychem. Od 2005-2007. I od 2007 do 2015 miłościwie nam panowała Platforma Obywatelska. I to był okres, no można różnie oceniać rozmaite aspekty, ale generalnie takiego szybkiego rozwoju Polski, korzystania z pieniędzy unijnych i takiego, że tak powiem, europeizowania. Myślę, że dla ludzi, którzy, no to jest pytanie do was, ale dla ludzi, którzy nie są na co dzień w Polsce, tylko wracają, wyjeżdżają i tak dalej, to chyba jest zauważalne, że się bardzo wiele rzeczy zmieniło, że ten moment taki od 2004 do 2015 był takim momentem trochę jak, bo ja wiem, okres Gierka, że widać było, że wpłynęły pieniądze, powstawały autostrady, baseny, w toaletach się pojawił papier toaletowy i chusteczki higieniczne i tak dalej, prawda? Ta cywilizacja zachodnia weszła tutaj pełną gębą. No to opowiedz, czy rzeczywiście tak jest? No bo jak ja wracałem z zachodu, to ja krążyłem tu, tam, to ja trochę tak byłem zaskoczony, że tak szybko się dzieje, że się europeizujemy. Przede wszystkim ja nie mieszkam na zachodzie. No ty mieszkasz niby na północy, ale my to odbieramy jako zachód. Mieszkam na północy, ale północ i zachód to naprawdę nie jest to samo. To są różnice kulturowe przede wszystkim. I co ja mogę powiedzieć o Danii? Duńczycy są bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni do obcokrajowców pod warunkiem, że obcokrajowcy są im potrzebni. I jeżeli oni angażują mnie do pracy, to najpierw mnie dwa razy sprawdzili 5 godzin przy mikroskopie z kolegami i trzeba było wiedzieć, oni stwierdzili, że my cię przepraszamy, ale my chcemy, żebyś długo z nami pracowała, musimy wiedzieć, kim jesteś. A potem mi kolega dyskretnie powiedział, że odrzucili 8 Duńczyków przede mną. Także nie zostałam potraktowana jak Polka, zostałam potraktowana jak równy z równym i oni są bezwzględni, dlatego że oni stwierdzili, że oni muszą mnie zostawić w wakacje, kiedy będą jechali na urlop. I rzeczywiście zostałam sama, w 2006 już zostałam sama na 2 tygodnie. Myślałam, że umrę ze stresu oczywiście. Nowy system komputerowy, nowy język, wszystko nowe. W Polsce pracowałam po łacinie. Pisałam wszystko po łacinie, natomiast w Danii musiałam robić opisy po duńsku, ale przyjechał mój kolega z urlopu i musiałaś być bardzo zestresowana, bo dwa rzadkie bardzo przypadki mi się trafiły w ciągu tych 2 tygodni. Mówi, to niemożliwe, ale jak spojrzał, to stwierdził, dobrze, że mnie nie było, bo to mi by się trafiły. W każdym razie, nie, Duńczycy są okej. Duńczycy traktują obcokrajowców jak ludzi po prostu.
to nie jest tak, że jesteś lepszy, bo jesteś ze wschodu, jesteś gorszy, czy lepszy, czy gorszy, czy jesteś skądś tam. Niemców traktują równie źle jak Duńczyków i Polaków. Także ja nie odczułam jakoś negatywnie tego. Faktem jest, że przez pierwszy rok, przepraszam, pół roku, dopóki mój mąż nie przyjechał, kładłam dziecko spać o 6 wieczorem i ryłam, przepraszam, duńskie książki, żeby nauczyć się języka zawodowego do godziny 11. A jak przyjechał mój mąż, to natychmiast poszłam do szkoły i zrobiłam najwyższy stopień duńskiego, studię próbę, który upoważnia do studiowania po duńsku na uniwersytecie, bo tam naprawdę trzeba znać język. Tam po angielsku absolutnie sobie człowiek nie poradzi. Jest od razu wykluczony. Tam po prostu trzeba mówić po duńsku. Dania jest pępkiem świata, jest jak król Ludwik XIV i wszystko kręci się wokół Danii. To jest naprawdę mały kraj, ma 5 milionów ludności, ale jest ważniejszy niż Ameryka i reszta Europy, zapewniam was. To znaczy po pobycie tam można w to uwierzyć. Jak czyli rozumiem, że Duńczycy mają coś takiego jak niektórzy Polacy, bo też takie przekonanie, że my jesteśmy najlepsi. Nie, oni mają bardziej. Jeszcze oni bardziej. Oni mają dużo bardziej i należy się z tym po prostu zgodzić. Dlaczego powiem, co było ciekawe, bo poza tym oni są fajnymi ludźmi, ale moja jedna bardzo dobra koleżanka zaprosiła mnie do siebie na taki lunch. Mieszkała w pięknym gordzie, w takim, jakby powiedzieć po polsku, dworku szlacheckim. Ziemię gdzieś tam już posprzedawali, oni w ogóle kupili ten dworek, w stajni był basen ogromny i było bardzo miło i fajnie. Ona chciała, żebym poznała jej męża, który był od niej 20 parę lat starszy, ona już koło 60. I ten facet, kto chociaż był lekarzem, był zafascynowany historią Europy, oczywiście historią Danii na pierwszym miejscu, ale w związku z tym, że był tak zafascynowany i oczytany, to wiedział o rozbiorach i wiedział, że drugi rozbiór Polski był mniej więcej w tym samym okresie, kiedy Niemcy odebrali Duńczykom Szlezwik i Holsztyn. Ja przyjeżdżam, oczywiście z moim dzieckiem, którego nie miałam z kim zostawić jak zwykle, więc ja przyjeżdżam, a on się mnie pyta, dlaczego nie jestem w czarnej, długiej sukni, dlaczego nie jestem w żałobie, bo ja po tych rozbiorach ciągle powinnam być w żałobie. No więc ja w pierwszym momencie nie wiedziałam, co mam powiedzieć, a Ewa mówi do mnie, słuchaj, mów, bo on jest jeszcze, wiesz, w tym okresie, kiedy tam odebrali Szlezwik i Holsztyn. Ja mówię, no dobra, mówię, ale to już minęło, mówimy, już mamy, że tak powiem, pełną wolność i demokrację i jest tego, jest już okej, okay, już powiedzmy, są zaburzenia związane z epoką postkomunistyczną, no ale nie jest tak tragicznie wcale, nie ma powodu, żeby nosić żałoby. Ale on przeczytał, że polskie kobiety muszą być na czarno ubrane i sobie ubzdurał, że to jest do tej pory. To jedna rzecz. Potem przeprowadziłam się do Szwecji w związku z tym, że zamknęli patologię w szpitalu, w którym pracowałam i musiałam sobie znaleźć nową pracę. To jest tylko przez most, 86 kilometrów od mojego domu w Danii. To była niecała godzina jazdy autostradą, także spokojnie można było się przeprowadzić. Szwedzi są w ogóle super tolerancyjni, tolerowali mój duński, bo to jest przygraniczny region. Nie umiałam oczywiście mówić po szwedzku, poszłam na kurs i się nauczyłam. I po mniej więcej 3 latach pracy w Szwecji zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę. Musiałam moją rodzinę przekonać, mój mąż ciągle pracuje w Kopenhadze, a dziecko już 3 lata chodziło do szwedzkiej do duńskiej dobrej szkoły i musiało się przenieść do międzynarodowej i teraz chodziło do szwedzkiej. Bo pierwszy moment przejścia z duńskiego na szwedzki byłby trudny dla niej, bo baliśmy się, że ona zapomni mówić po duńsku. A teraz już jest wszystko okej. Okay. No, wygląda na to, że musiałaś sporo pracy wykonać i gdyby nie to, że nocami się uczyłaś, to pewnie byś tak nie mogła pracować, jak pracujesz, prawda? Nie, ja pracowałam jako specjalista na początku, pomimo, że miałam status adiunkta w Polsce, i po 2 latach zostałam senior konsultant w Danii, a potem od razu senior konsultant w Szwecji i Norwegii. Dobrze, słuchajcie, to tak, jeszcze będziemy dalej to kontynuowali oczywiście, ale teraz myślę, że powinniśmy troszkę odetchnąć i poprosimy Krzysztofa, żeby nam puścił jakiś fajny kawałek muzyczny, a wy zbierzcie energię na to, żeby nam znowu opowiedzieć takie rzeczy, których nie wiemy.
dochodzimy do siebie. I jak zawsze zdumieni, że odmienił nas czyjś dłoni dotyk. Odchodzimy bezradni poprzez zieleń swych źrenic, przez milczenie strzeliste jak gotyk. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi. Chodzimy do siebie i nikt o nic nie pyta. Cisza planet nam ciała oplata. Ty się starasz uśmiechać beznadziejnie szczęśliwy, niemych wyznań unosi się zapach. Dobry wieczór Państwu. Witam w ten sposób tych, którzy dopiero w tej chwili się włączyli po to, żeby słuchać i oglądać na FSPAK w ramach Resetu Obywatelskiego. Nasi dzisiejsi goście to Mirek Fatyga, fizyk z USA, Renata Mantorska, graficzka z Holandii, Agata Sasor, lekarka ze Szwecji i Katarzyna Zawicka, dziennikarka z Francji.
Ja się nazywam Konrad Szołajski, no i mam przyjemność opowiadać dzisiaj Państwu przy pomocy moich gości o tym, jak nasi fantastycznie dają sobie radę za granicą. I wcale nie musi być tak fatalnie, jak to czasem w takich ponurych opowieściach o losie polskich gastarbeiterów bywa. Ale chciałem Państwu też powiedzieć, że ten ogląd, o którym tutaj próbujemy rozmawiać, ten ogląd polski z punktu widzenia czy to Duńczyków, czy Francuzów, czy Amerykanów, czy też Szwedów, no niekoniecznie wydaje nam się trafny, ale tak naprawdę Polska z tej perspektywy, z jakiej patrzą na to tamci ludzie, tak właśnie wygląda. I ja na przykład pamiętam, że historia II wojny światowej w ujęciu podręcznika dla amerykańskich żołnierzy zaczynała się wcale nie 1 września 1939 roku na Westerplatte, tylko zaczynała się w Chinach, tam gdzie Japończycy w 1938 roku zrobili jakąś inwazję i tam tych Chińczyków podbili i tak dalej, i tak dalej. I to dla Amerykanów było istotne, ponieważ dla nich dużo ważniejszy był ten teatr wojenny na Pacyfiku i to, co działo się w Azji, zresztą dzisiaj chyba też tak trochę jest, niż to, co się dzieje w Europie. I Polska, no z tego punktu widzenia, właśnie teraz się pokazał ten wpis jednego z naszych tutaj odbiorców, jak my nie potrafimy czasem zorientować się, że żyjemy w kraju takim, w jakim żyjemy, prawda? I to, że Piłsudski z jednej strony był tym twórcą niepodległości, przynajmniej takie zasługi mu się przypisuje, a z drugiej strony był dyktatorem, którego rządy w jakimś sensie doprowadziły do fatalnej sytuacji pod koniec lat 30. i tej hekatomby i śmierci 6 milionów Polaków w czasie II wojny światowej. Więc na tej szali warto zważyć zarówno te rzeczy dobre, jak i złe i patrzeć na naszą historię, na nasz kraj tak w sposób bardziej racjonalny i wyważony. Historyk amerykański Brian Porter Such, którego będę chciał tutaj kiedyś zaprosić, bo bardzo ciekawą książkę napisał, próbował właśnie opisać Polskę taką, jaka ona jest, czyli w książce, która się nazywa Całkiem Zwyczajny Kraj. Polska jest jednym z wielu krajów, który zarówno miał momenty w historii wspaniałe, jak i obrzydliwe. Nie będziemy w tej chwili tutaj się biczować tymi zdarzeniami, ale nie jest tak, że jesteśmy super nadzwyczajni, a także nie jesteśmy super fatalni. A nasi dzisiejsi goście pokazują, że potrafimy być fantastyczni, adaptować się i w Danii, i w Szwecji, i we Francji, i w Holandii, i w Stanach Zjednoczonych. Dobra, dosyć mojego gadania. Przechodzimy teraz z powrotem do Państwa. To powiedzcie mi dalej, kto z Was tutaj opowie takie najbardziej, powiedziałbym, intrygujące przygody, jakie Wam się zdarzyły, właśnie w tym takim zderzeniu kulturowym. Kiedy poczuliście, że jesteście z Polski i to terytorium, na którym się pojawiliście, jest inne. A może od razu byliście Europejczykami, czy północnymi Europejczykami, tak jak Agata. No, kto pierwszy? Mirek. Konrad, ja będę pierwszy, bo ja będę musiał uciec za jakieś 10 minut. Ameryka, właśnie. Musisz pracować, wiadomo. Na zebranie, tak. Wiadomo. Pobiec na zebranie. Słuchaj, w ogóle, wiesz, USA to jest, jeśli chodzi o percepcję Polski, to oczywiście USA to jest zupełnie inny kraj i w ogóle tutaj, jeżeli chcesz jakoś pasować, to musisz uprawiać coś, na co w Europie się mówi dzisiaj multikulti. To znaczy, to jest taka mieszanka wszystkich. Polacy i polska emigracja, której jest bardzo dużo tutaj, wiesz, oceny są takie, że to jest 9 milionów ludzi z jakimiś korzeniami polskimi. A więc z tych 20, o których mówisz, to prawie połowa jest tutaj. A więc tu bardziej tak się mówi o Polakach, tak jak się mówi o Irlandczykach, tak jak się mówi, wiesz, to była grupa emigrantów, która przyjeżdżała do USA w różnych czasach i kreowała przeróżne konflikty i też ma nie z własnej winy koniecznie, ale ma taką opinię, że się zbyt dobrze nie asymiluje. Natomiast wiesz,
w takich dziedzinach, w jakich ja pracuję, to właściwie nie bardzo jest już istotne, kim jesteś. Ja jestem tak przyzwyczajony. Skąd jesteś? Ja jestem tak przyzwyczajony do multikulti, że na mnie to nie robi żadnego wrażenia. Wiesz, ja już pod koniec tutaj swojej kariery jestem takim szefem grupy fizyków w Mayo Clinic tutaj w Arizonie. Jest nas 18 fizyków, włączywszy mnie. I w tym jest 5 Chińczyków, 1 Hindus, 2 białych Amerykanów, którzy są Mormonami. Jeden takiego... Mają po kilka żon, czy tylko po jednej? Nie, po jednej mają, po jednej, ale są Mormonami. Jest jeden katolik, który się... Chyba on się urodził w USA, ale jego mama, nie ojciec jego, był z Niemiec. Także wiesz, wszędzie, i tak wszędzie właściwie jest we wszystkich dziedzinach technicznych, to zwłaszcza z Azji jest w tej chwili duży napływ, więc w pewnym momencie w ogóle przestajesz na to zwracać uwagę, co nie znaczy, że wszyscy tu nie zwracają uwagi. No wiesz, to Donald Trump, który jest takim odpowiednikiem PiS-u amerykańskim, jest dowodem na to, że jest nadal silny rasizm tutaj, etc. To jest bardzo skomplikowany kraj. U nas to się nazywa patriotyzm, Mirku. Pamiętaj, że jak przyjedziesz do Polski, żebyś używał właściwych słów, bo będziesz miał kłopot. Tu też się nazywa. Tu też się nazywa. Wiesz, i sobie takie robią kapelusze z flagi amerykańskiej, naokoło pasa sobie owijają flagi amerykańskie, mówią, że tylko oni są prawdziwymi patriotami. Ale że tu, wiesz, jest takie nałożenie historii i multikulti, bo to jest kraj 200-letni, który ma już ma 200-letnią historię, nie najpiękniejszą, opartą na niewolnictwie. Równocześnie takie niewolnictwo współżyjące z tymi szczytnymi ideałami, ale również kraj, który jest zbudowany przez imigrantów, także właściwie każdy jest w pewnym sensie imigrantem. No więc Polacy nie są w jakiś szczególny sposób postrzegani, są postrzegani jako jeszcze jedna grupa etniczna. W latach 80., kiedy ja tutaj się pojawiłem, z powodu tego, że Polska była jakby w centrum zimnej wojny, że był stan wojenny i Polska była centrum tej walki ideologicznej, to jeszcze Polacy byli postrzegani, może sprawa polska była postrzegana może trochę bardziej wyraziście. W tej chwili to już nie, bo to, wiesz, to już upłynęło dużo czasu. Odtąd i Polska raczej niestety przez republikańskie administracje jest używana jako klin do rozbijania Unii Europejskiej. Taka niestety jest rola Polski. Taka była za Trumpa, nie dziś, ale taka była za Trumpa, a taka była nawet za Busha. No bo używasz języka, którego w Polsce nie powinieneś używać, bo wpadniesz w kłopoty. Ale rozumiem, że stamtąd możesz to mówić. Znaczy, tak. Mam nadzieję, że polscy agenci mnie nie otrują tutaj. Przez to, że tak jak to się z Rosjanami dzieje. Także w ogóle, wiesz, to... znaczy, jeżeli jesteś... To są dwa rodzaje emigracji polskiej. Są emigranci tacy jak ja, którzy są w profesjach. A są emigranci tacy, jakich spotkałeś być może, widziałeś jeszcze, tam resztki były w Chicago, gdzie byłeś na Pulaski Avenue. Zresztą, co ja ci mówię, że pewnie tu nie chcę ci zabrać za dużo czasu, pewnie ci taką bardzo krótką historię, która to ilustruje. Jak ja leciałem z Warszawy do USA, leciałem jednym z pierwszych samolotów po otwarciu granicy. Czułem się w tym samolocie jak w autobusie z Nowego Targu do Zakopanego. Dlatego, że on był wypełniony góralami, którzy lecieli z biletem w jedną stronę, z paszportem w jedną stronę na emigrację. I w ogóle bardzo się nade mną litowali, bo pytali, dokąd je jadę. Ja mówię, że na wymianę naukową. Oni mówią, że tak pan na wycieczkę jedzie, bo oni już jechali. A żaden z nich nie mówił po angielsku. Wiesz, zabawna historia była taka, że ja musiałem lecieć przez Montreal, bo wtedy lot nie mógł latać do USA. I w Montrealu się znalazłem na lotnisku, tam czekając na moje połączenie do Chicago, tak chodziłem po lotnisku i słyszałem, że tam w tych megafonach szukali polskiego tłumacza. I wreszcie tak
już było bliżej mojego lotu, to ja przychodzę i ten pan mnie pyta, czy ja mówię po angielsku. Ja mówię, że tak. A on zdębiał, popatrzył na mnie, tak jak ja bym spadł z księżyca. I natychmiast mi tam wszystko dali, co mieli dać, wiesz, tam kartę pokładową i wypchnęli mnie, dlatego że ci górale z tego lotu, którzy w większości lecieli do Chicago, nie mówiąc ani słowa po angielsku, oni mieli tylko promesę wizową. Wobec tego musieli wypełnić takie długie formularze, więc ja się swojej przyszłej ojczyźnie już zasłużyłem w pierwszym locie, dlatego że razem z inspektorką imigracyjną opóźnili w ogóle cały lot do Chicago o pół godziny, czekając na mnie, żebym ja mógł pomóc tym ludziom powypełniać te wszystkie, bo oni nie mogli przekroczyć granicy. Do dziś tak jest, że w Kanadzie loty z Kanady to są traktowane jako loty wewnętrzne i jak przekraczasz granicę amerykańską, to przekracza się na lotnisku w Kanadzie. I to, wiesz, to widzisz, są dwa różne rodzaje imigracji i ta polska imigracja, taka mniej zamożna, mniej wykształcona, często się zamyka w gettach. W Chicago, Greenpoint, w Nowym Jorku, tutaj też zresztą w Phoenix, Arizona. Ja chodzę do sklepu polskiego i wiem, że tu jest kościół, znowu, ponieważ nie jestem religijny, nie chodzę do kościoła. Wiem, że jest jakaś Polonia, z którą ja się za bardzo nie kontaktuję. Także, wiesz, jest duża różnorodność. A tak w ogóle tutaj o Polsce w tej chwili, to wiesz, no to jest jakieś takie euro tam. Nikt się specjalnie tym nie entuzjazmuje, czym jest Polska. Mirku, słuchaj, nie chcę cię naciągać więcej, bo i tak wiem, że musiałeś wyrwać z pracy, a że kierujesz tę 18-osobowym zespołem, to rozumiem, że masz obowiązki i chcę ci po prostu bardzo podziękować. Mam nadzieję, dziękuję. Bardzo mi było miło z tobą i z paniami porozmawiać. No, myślę, że przede wszystkim z paniami, bo my się znamy jak łyse konie i mniej więcej wiemy, co powiemy. Także bardzo ci dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia w Warszawie albo do zobaczenia w Phoenix. Na razie. Na razie, biegnij do pracy. Drogie panie, to teraz tak, zostaliśmy już w naszym europejskim gronie. Jak widać, Ameryka jest inaczej zbudowana, tam trzeba chodzić do pracy. Tutaj my możemy sobie żyć tak swobodnie, prawda? No może pora zresztą jest taka, że oni są w środku dnia, a my jesteśmy wieczorem, więc to tak nie do końca jest. Ja wam mogę powiedzieć, że jak ja leciałem, no nie wiem czy pierwszy raz, ale za którymś razem do Stanów, i to było tak, że się szczęśliwie, bardzo nieszczęśliwie złożyło, że właśnie jakaś bomba wybuchła w Bostonie w czasie maratonu, w związku z czym większość ludzi zrezygnowała z lotu do Ameryki i w tym samolocie, w zasadzie tym ogromnym jakimś jumbojecie, to parę osób zaledwie było, bo on musiał polecieć, więc ja mogłem tam sobie spokojnie spać, bo te wszystkie miejsca były wolne, business class była jakby wszędzie. Ale pamiętam, że na lotnisku JFK przywitał mnie taki urzędnik, officer imigracyjny. Jak się dowiedział, że jadę na Tribeca Festival, to zaczął mi opowiadać, że jego syn chodzi do szkoły filmowej i w ogóle miałem taką pogawędkę, jakbyśmy, że tak powiem, spotkali się na festiwalu filmowym, a nie właśnie w sytuacji, kiedy on mógł mi tam wpuścić lub nie wpuścić mimo tej całej amerykańskiej wizy. No więc tak sobie pomyślałem, jak to fantastycznie jest w tej Ameryce, że tacy kulturalni są ci ludzie i tak dalej. Po czym zakupiłem tam w Nowym Jorku sprzęt, we wspaniałym takim miejscu, gdzie się kupuje najlepszy sprzęt stosunkowo tanio, i wiozłem go do Polski legalnie, bo można tak zrobić, jak jest się, wtedy przynajmniej takie przepisy było, professional. I oczywiście celnik na Okęciu zaraz tam wypatrzył, że mam jakieś dziwnie wypakowane, jakieś kamery, jakieś cuda, nie widzę te filmowe. O, i mnie tak zaczął lustrować. No to ja tak grzecznie się przedstawiłem i mówię, że ja jestem tutaj zawodowiec i tak dalej. I wyobraźcie sobie, facet szybko puknął, nie wiem, w tableta czy jakiś tam smartfon, sprawdził na filmie polskim i mówi, a pan zrobił w tym roku taki film, w tym roku taki film i w tym roku taki film, niech pan przechodzi. Więc się okazało, że w Polsce wcale nie bywa gorzej niż w Nowym Jorku, jeśli chodzi o, jakby to powiedzieć, urzędników imigracyjnych. Dobra, teraz wam oddaję głos.
jakie były takie właśnie wasze wrażenia, jeśli chodzi o ten stosunek kulturowy, to znaczy to zderzenie kultur. O, stosunek może jest niewłaściwe słowo. To zderzenie kultur, Mirek po prostu powiedział, to jest multikulti, tak? My jesteśmy wszyscy przemieszani, wszyscy są imigrantami, tylko szaleni rasiści wyróżniają ludzi pod względem koloru skóry. A jak jest w Danii, Szwecji, Francji i Holandii? Która z pań pierwsza? Kasia, dawaj. Ja przede wszystkim mam bardzo złe wrażenie, jeżeli chodzi o francuskich urzędników, bo francuscy urzędnicy, zwłaszcza w tej chwili, są mniej więcej tacy jak urzędnicy w PRL-u, czyli są nieuprzejmi, nie mają ochoty załatwić. I pamiętam, jak przyjeżdżałam do Polski w czasie już jak Polska w dobrych czasach, to zachwycało mnie właśnie tam to, że ludzie w Polsce, w każdym razie w Warszawie, byli uśmiechnięci, uprzejmi, chcieli pomóc i naprawdę czułam się tam, jak to się mówi pięknie, zaopiekowana. Natomiast tutaj nie, tutaj trzeba z urzędnikami walczyć. Ale myślę, że chciałabym powiedzieć ze dwa słowa na temat tego, co jest troszeczkę inne we Francji i w Polsce, chociaż jeszcze w ogóle na ten temat nie mówiliśmy, mianowicie o stosunku do kobiet. Mogę sobie pozwolić na parę słów na ten temat? Ale jak najbardziej, no jesteśmy praktycznie w damskim towarzystwie, ja tutaj takim jestem tylko przydatny. Kobiety w Polsce, jak wiadomo, są całowane w rękę i szanowane i tak dalej. Natomiast we Francji kobieta, która się próbuje całować w rękę, jest strasznie zdziwiona i zszokowana. I myślę, że to, co nam się wydawało kiedyś, taka galanteria, ten Wersal, we Francji właściwie nie istnieje. Kobieta we Francji nie jest traktowana bardzo dobrze. Jest, nie przepuszcza się kobiety w drzwiach, nie ustępuje się oczywiście kobiecie miejsca. Jest mnóstwo różnych historii takich, w których w Polsce kobietom jest lepiej. Myślę, że to jest jedno z może nielicznych, ale jednak osiągnięć socjalizmu i komunizmu, że kobiety w tych ustrojach były traktowane jako jednostki równe. I to trochę zostało na szczęście. W pracy, no oczywiście były też przerysowane historie, jak na przykład to, że były traktorzystki. Tutaj widać fragmenty mojego kota, który właśnie wszedł na stół i się trochę przemieszcza, więc jak będzie coś machało wąsami, to to jest kot. Natomiast Francuzki walczyły zawsze o swoje prawa i niestety właśnie z różnym skutkiem, bo podstawą tego feminizmu francuskiego podstawy dała niejaka Olympia de Gouges, która ogłosiła deklarację praw kobiety i obywatelki. I zrobiła to w parę miesięcy po ogłoszeniu deklaracji praw człowieka i obywatela, tuż po rewolucji francuskiej, ponieważ deklaracja praw człowieka i obywatela dotyczyła wyłącznie mężczyzn, nie dawała kobietom żadnych praw. Olympia walczyła o te prawa już wtedy, to był rok 1791, walczyła o prawo... Ja wiem, ja wejdę ci słowo, bo tutaj myśmy mieli, ale ja będę chciał, żebyś dalej to opowiadała, tylko chcę powiedzieć ci, że mieliśmy kiedyś taką rozmowę ze specjalistą, który zajmował się Olympią de Gouges, nawet przetłumaczył jej teksty i wiemy, że niestety jej historia skończyła się tragicznie, ponieważ obcięli jej głowę na gilotynie. A rozumiem, że to taki troszkę odpowiednik, nie wiem, Marty Lempart czy Klementyny Suchan, tak? Tak jest. Tak. No proszę, to dawaj dalej. Mnie zachwyciła ta postać, dlatego że, no przede wszystkim dlatego, że ona już od tak dawna zaczęła walczyć o te prawa i walczyła o prawa kobiet, walczyła o prawa również ludzi najuboższych, chciała, żeby doprowadzić do wprowadzenia podatku dla najbogatszych, żeby móc pomagać tym najuboższym, chciała rozdziału ziemi. No dobrze, chciała głównie rozdziału nieużytków, no niemniej jednak tych nieużytków trochę było we Francji. I to jeszcze, co było też dosyć dziwnego w tamtych czasach, że ona już walczyła o prawa czarnych, że była przeciwko niewolnictwu i właśnie walczyła o prawa najbiedniejszych i najbardziej uciskanych. Niemniej jednak, tak jak powiedziałeś, niestety zakończyło się to obcięciem jej głowy.
No ale to rewolucja francuska lubiła się posługiwać tą formą rozwiązywania problemów. I francuskie kobiety niestety przez bardzo wiele jeszcze lat potem miały prawa bardzo ograniczone. W latach 60. jeszcze tego wieku, znaczy nie naszego, 20., czyli poprzedniego wieku, kobiety nie miały prawa podpisywać czeków. To mąż musiał podpisać czek. Zresztą nie wiem, w przypadku tej Olimpii de Gouges była też bardzo interesująca historia, bo ona została wydana za mąż, za człowieka o 30 lat od niej starszego, o wiele mniej wykształconego niż ona i w ogóle o wiele mniej interesującego, który na szczęście po roku miał uprzejmość zginąć w nurtach rzeki, więc ona została wdową. I ponieważ była kobietą i piękną, i wykształconą, to miała wielu różnych kandydatów do swojej ręki, ale nie wyszła ponownie za mąż, ponieważ gdyby była małżonką, to żeby móc wydawać swoje dzieła drukiem, musiałaby uzyskiwać za każdym razem pozwolenie męża, a jak była wdową, czyli kobietą wolną, mogła to robić bez problemów sama. Natomiast wracając do naszego, znaczy do XX wieku, tak jak mówiłam, kobiety nie miały prawa podpisywać czeków, kobiety zamężne musiały otrzymywać pozwolenie na założenie konta bankowego. I jednocześnie też oczywiście we Francji nie było prawa do rozwodów przez bardzo długie lata. Dopiero w latach 70. właściwie się zaczęła walka o to, żeby kobiety mogły decydować o sobie, żeby kobiety mogły również mieć prawo do aborcji, no i oczywiście prawo do rozwodu. To właściwie tyle chciałam powiedzieć o losie kobiet i o innym postrzeganiu kobiety we Francji i w Polsce, bo wydaje mi się, że ja nie mówię o tym, co się dzieje w tej chwili, bo to, co się dzieje w tej chwili, to w ogóle jest dramat. Natomiast do niedawna jeszcze kobieta w Polsce była raczej osobą, ja w każdym razie zawsze odczuwałam to w ten sposób, traktowaną tak samo jak mężczyzna, to znaczy nigdy nie czułam się w żaden sposób gorsza jako kobieta, ani jako dziewczyna, ani później jako kobieta. Czyli właściwie do niedawna sytuacja kobiety w Polsce była lepsza niż sytuacja kobiety we Francji. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, no to oczywiście jest to, ty wiesz dużo lepiej, bo jesteś na miejscu. Ja to wiem, podobnie jak pewnie moje współuczestniczki audycji z radia, telewizji i od znajomych, że to zaczyna być przerażające po prostu, to co się dzieje w Polsce. Koniec kropka. Doszliśmy do punktu, w którym ta współczesność, w której żyjemy, zapukała i tak dosyć mocno. Z mojego punktu widzenia, no, co by nie powiedzieć, no, męskiego, to też nie jest najlepiej, ale rozumiem, że jednak los kobiet w tym momencie jest, no, jednak bardziej taki tragiczny po prostu. Sam zdołałem zrobić na ten temat krótki film pod tytułem Polki żądają prawa do aborcji. Był na Arte od lutego do maja, nie wiem czy jeszcze wróci, bo przez kilka miesięcy można było to oglądać, mam nadzieję, że jeszcze ten film wróci i mam takie poczucie właśnie, że to koło historii, które kiedyś zresztą, chyba to Miłosz tak pisał, że Piłsudski zatrzymał koło historii, prawda, że ten okres dwudziestolecia to był taki moment, no, oczywiście z wszystkimi wadami, jednak odzyskanie niepodległości i takiego poczucia, że jesteśmy znowu u siebie. I ten moment jakoś dzisiaj nam strasznie doskwiera, tak? Że ta niepodległość, którą sobie zmajstrowaliśmy, jest delikatnie mówiąc niedoskonała. Tak? Że książka Żeromskiego Przedwiośnie to jest w ogóle optymistyczna w porównaniu z tym, co można by napisać dzisiaj. O tym, co się w Polsce dzieje, przy czym to chyba nie chodzi tylko o to, co się dzieje po 2015 roku, bo po prostu w którymś momencie myślę, że sporo ludzi tutaj poczuło takie pewne rozczarowanie w ogóle tym rozwojem. Tak, żebym tu nie przypisywał tylko i wyłącznie jednej partii, tej takiej
roli czarnego charakteru. Bo pewnie by tak się nie stało, gdyby nie było wielu przyczyn, które nakłoniły sporą część społeczeństwa do głosowania, tak jak społeczeństwo przecież zagłosowało. No, ale to nie po to tutaj się spotkaliśmy, żebym ja tutaj się wymądrzał, tylko chciałem, żebyście wy powiedziały, moje drogie, jak to się dzisiaj mówi, gościnie, chociaż mi trudno jest tego słowa używać, bo w moich ustach brzmi dziwacznie, ale staram się nadążać za rozwojem polszczyzny, tak jak dzisiaj się to przyjmuje, że jest właściwe. Jak wy widzicie obecną sytuację Polski i jakie są perspektywy, prawda? Jeśli chodzi o i wasz los indywidualny, no bo mieszkacie sobie tam, gdzie mieszkacie, macie tam stosunkowo dobrze. I jak na to patrzycie? Czy macie ochotę tu przyjeżdżać? Macie ochotę jakoś wracać? Takie pytanie padło, któryś z naszych odbiorców pytał. Czy tęsknicie? Czy ten śledzik, nie wiem, Digos i tak dalej, jest wam do czegoś potrzebne? Czy kultura polska, tutaj używam tych takich trochę szumnych słów, to jest coś, co gdzieś tam was interesuje w dalszym ciągu? No jak to z wami jest? I jakie są te perspektywy? Co tutaj, kurczę, będzie, jak patrzycie z daleka? Z daleka czasem więcej widać, prawda? Jak jest się w lesie, to widać drzewa. Jak się stoi z boku, to widać las. To słucham. Która z pani pierwsza tutaj wystąpi w roli no takiego przewidywacza przyszłości, diagnosty dnia dzisiejszego i tak dalej? Cisza. Agata, dawaj. Jeżeli ja mogę coś powiedzieć na temat aktualnej sytuacji w Polsce, to wpadł mi artykuł Rzeczpospolitej zatytułowany Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkola w Warszawie. I tam między innymi było napisane, że ludzie, rodzice ustawiali się w nocy, o drugiej w nocy, o trzeciej w nocy, żeby to dziecko zapisać, a i tak nie było wiadomo, czy do końca spełnią kryteria. Ludzie się rozwodzą po to, żeby matka była samotna i dziecko spełniło kryteria. Ja uważam, że źle się dzieje w państwie polskim, bardzo źle. Jeżeli nie dba się o to, żeby ludzie mogli w spokoju pracować, ponieważ pracują, to, że kobiety nie pracują, one są w zasadzie wykluczane z rynku pracy. Ja też bym była wykluczona. Ja po prostu bardzo boleję nad tą sytuacją. Bo uważam, że, znaczy ja nie jestem krytyczna wobec kobiet, które chcą zostać w domu. To jest ich wybór. Ale niech wszystkie mają wybór. Niech to nie będzie przymusowo. Ja znam panią, która skończyła administrację państwową i jeszcze jakieś tam inne studia. Mieszka na wsi i mam dwoje małych dzieci. Ona nie jest w stanie pracować. Powiedziała mi, że w przedszkole mogą załatwić, ale działa 5 godzin dziennie i nikt jej nie zatrudni na tak krótki czas. Jest pod tym względem jest fatalnie. Poza tym rola Kościoła w Polsce jest zaburzona. Ja pamiętam czasy zamierzchłe. W 89 roku byłam na studiach, ale jak papież Polak został papieżem, Jan Paweł II, to byłam w późnej podstawówce i pamiętam, że zostałam najpierw zmuszona do pójścia do komunii. Ja jestem zupełnie niereligijna. A potem zostałam zmuszona do zdania, do bierzmowania i do zdania matury z religii. Po to tylko mama mnie tłumaczyła, że wszystkie papiery muszę mieć w porządku, tak na wszelki wypadek. Moja mama również nie była religijna, ale bardzo dbała o to, żebym ja miała pełne, że tak powiem, spektrum w swoim dossier. Uważam, że to nie jest w porządku, że ludzie gorzej traktują osoby, które jak gdyby nie biorą udziału w religijnych obrządkach w równym stopniu i wszyscy płacą na kościół tak naprawdę, a potem mają pretensje, że wygrywa ta, a nie inna partia. Cóż, bardzo Ci dziękuję za te dosyć gorzkie słowa. Przypomniało mi to, co powiedział chyba tydzień temu tutaj Andrzej Chorubała, że dziennikarze, którzy pracują w mediach tych tak zwanych publicznych, to wszyscy uprawiają dwójmyślenie i w zasadzie muszą, bo mają swoje prywatne poglądy, ale to, co głoszą, to, co piszą, to, co oświadczają publicznie, to jest zupełnie co innego. Teraz ty w dodatku powiedziałeś, że tak jakby prywatnie też tak jest, tak? Że rodziny na wszelki wypadek zmuszają swoich członków, no bo potem nie wiadomo, kto przyjdzie, kto będzie wykluczał, kto będzie eksterminował, to lepiej mieć ten taki
katolicki dowód osobisty w domu, tak? To brzmi przerażająco oczywiście. No dobra, jest jak jest, lepiej wiedzieć jak jest i zastanowić się, co można z tym zrobić. Jedziemy dalej. Renata, szybka ocena, bo już niewiele czasu zostało i perspektywy. No, ja przez ostatnie 15 lat bywałam bardzo często w Polsce i mogłam zobaczyć, odczuwać zmiany i właśnie ja jestem bardziej pozytywnie nastawiona, ponieważ poznałam bardzo dużo młodych ludzi w Polsce i mam no, faktycznie po 2015 zauważyłam, że młodzież zaczęła się interesować polityką w ogóle. Że przed 2015 byłam zdziwiona, że w ogóle to nie był temat. A w tej chwili mimo wszystko jest więcej jakiegoś obywatelskiego w ogóle wychowania. Gdzieś coś jest temat, którego nie było przed ostatnimi wyborami. Więc jestem w tym względzie pozytywnie nastawiona, że w następnych wyborach to może mieć wpływ. No, zobaczymy. Czyli no młodzież, ty widzisz. Młodzież, uważam, że młodzież, Polacy są wykształceni, są ambitni, młodzież jest bardzo, jestem za, także jestem bardziej pozytywnie nastawiona. Rozumiem, czyli ty widzisz w tym, co się w tej chwili dzieje, czym, jak rozumiem, nie jesteś zachwycona. Nie. Odtrutkę, szczepionkę. Dobra. Agato, tylko szybko, bo chciałem, żeby jeszcze Kasia zdążyła, a zostało nam 4 minuty. Dawaj. Mi powiedziała panienka lat 14, że krajem rządzą dziadersi, chcą wszystkie kobiety wykończyć, a wszystko to jest wina naszego pokolenia. To tyle. No, myślę, że no, ja jestem jeszcze starszy, czyli jeszcze większa jest moja wina. O, tak, oczywiście. Ale myślę, że jest w tym sporo racji. To znaczy rok 89 nie jest rokiem tego wielkiego triumfu i kompromisu, tylko rokiem trochę zaprzepaszczonych szans. Na to patrzymy z dzisiejszego punktu widzenia. Ale to jest na następną dłuższą rozmowę. Kasiu, ostatnie słowa, jakie dzisiaj powiemy, należą do ciebie. No nie wiem, czy to dobrze, bo ja jestem straszną pesymistką i ja strasznie czarno widzę i nie bardzo wierzę w młode pokolenie, bardzo źle, że nie wierzę w młode pokolenie, ale jakoś tak to jest, że obawiam się, że to, co się dzieje w Polsce w tej chwili, ten brak tolerancji i to, co się dzieje z kwestią kobiet, i podejście do historii Polski, to wszystko razem powoduje to, że bardzo się obawiam, że nie ruszymy się, znaczy, że społeczeństwo polskie nie będzie, że ta część społeczeństwa, która chce być nowoczesna i która chce być otwarta, nie da rady pociągnąć reszty, że ta reszta myśli tylko o tym, żeby dostać to 500+, i myśli tylko o tym, żeby mieć święty spokój i zupełnie nie interesuje jej to, co się naprawdę dzieje w Polsce. Mam nadzieję jednak, mimo mojego pesymizmu, że część młodzieży się obudzi, może ta, która jest już obudzona, pociągnie za sobą resztę, ale myślę, że to będzie bardzo ciężki proces i trzymam kciuki za to, żeby się tak stało, natomiast widzę to czarno. No cóż, nie brzmi to zbyt optymistycznie, ale zaznaczyłaś z góry, że jesteś raczej czarnowidzem czy czarnowidzką, więc trochę cię to tłumaczy. Myślę, że lepiej sobie zdać sprawę z tego, gdzie jesteśmy, niż udawać, że jest świetnie. Nie, nie jest dobrze. Jesteśmy w sytuacji trudnej i to ze wszech miar. I sądzę, że perspektywy, które mamy, są dosyć ponure. Ja pamiętam, był taki dowcip zabrzmi to może troszkę tak na granicy tego, co wolno mówić, ale zdaje się, że to chyba chodziło o tę czeską normalizację i jakiś Czech na lotnisku rozmawiał z Polakiem i
Polak mówił właśnie, że tam tak okropnie, a ten Czech mówi, a ja to silny boję, ja mam rakowinę, ja długo nie pociągnę. Tak? Znajdował optymizm w tym właśnie fakcie. Więc ten czarny humor może czasem pomaga, ale nigdy tak źle nie jest, żeby nie mogło być gorzej, a potem znowu się robi lepiej. Mój ulubiony pisarz dzieciństwa, Gustaw Morcinek, mawiał, nie ma, chyba nigdy tak źle nie było, żeby jakoś nie było. Jakieś takie miał zdanie. I wydaje mi się, że to jest niegłupie zdanie. Także miejmy nadzieję, że choćby fakt, że mogliśmy się spotkać z Renatą, Agatą, Katarzyną i Mirkiem. Każdy z was żyje w innym kraju. Każdy z was żyje fajnie. Jesteście ludźmi wolnymi, jesteście Polkami, Polakami. Jednocześnie należycie do tych, bo ja wiem, nie wiem, ludzi światowych tak naprawdę, bo nawet Mirek już nie jest Europejczykiem. I wam się udało, boście ciężko pracowały. Mirek jeszcze bardziej, bo dłużej. Bardzo wam dziękuję za udział w tej dzisiejszej rozmowie. Mam nadzieję, że tego rodzaju spojrzenie na życie z punktu widzenia właśnie takich ludzi jak wy może być dla osób, które nas oglądają, ciekawe, wzbogacające i dające coś nam takiego, że będziemy mogli na siebie patrzeć inaczej i może zaczniemy żyć lepiej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję naszym odbiorcom, że byli cierpliwi i wysłuchali i mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień i liczę na to, że będziemy jeszcze długo razem. Życzę dobrej nocy. Reset Obywatelski.